Două localizații personale de bunuri cu hotel star 1345, drumul numer Ginic, Ginicien Coșen, referului Pantomaș Popeoare, care a fie și la Pășirea din Bază de Șirie. Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały tego druku był już wcześniej przez Państwa rozpatrywany. Ja tylko przypomnę, że przedsiębiorca pod nazwą Casino Mirage, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zwrócił się z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii przez Wysoką Radę w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku Hotel Stary przy ulicy Szczepańskiej 5 w Krakowie. Wniosek został zaopiniowany przez Radę Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto, która to Rada uchwałą z dnia 23 lutego 2012 roku negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący tej lokalizacji. Następnie podczas sesji Rady Miasta Krakowa odbytej w dniu 25 kwietnia 2012 roku Wysoka Rada odesłała przedmiotowy projekt do Prezydenta Miasta Krakowa, aby ponownie ten wniosek został przedstawiony Radzie Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto, żeby ona jeszcze raz rozpatrzyła ten wniosek. Rada Dzielnicy Pierwszej podtrzymała swoje negatywne stanowisko w tej sprawie i w związku z tym projekt uchwały został ponownie skierowany pod obrady Rady Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa w dniu 12 września 2012 roku nie przyjęła projektu uchwały negatywnie opiniującej lokalizację kasyna gry w budynku Hotel Stary przy ulicy Szczepańskiej 5 w Krakowie. W związku z powyższym w tej chwili został przygotowany projekt uchwały zawierający pozytywną opinię Wysokiej Rady w przedmiotowej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy w tej kwestii mamy tak? Pozytywną opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. A tym otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada uchwała pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin prawnie autopoprawek na dzień 13 listopada, godzina 15 i termin poprawek ostateczny na 15 listopada, godzina 15.